Cześć, ja nazywam się Dawid Wróblewski i witam Was serdecznie w premierowym odcinku 300 sekund z Devu Emotion. Tematem dzisiejszego odcinka jest przemiennik częstotliwości, czyli falownik. Do czego to urządzenie służy i jak wygląda jego historia? Zaczniemy od nazewnictwa. Czy powinniśmy nazywać to urządzenie falownikiem, czy może bardziej przemiennikiem częstotliwości? Otóż z technicznego i formalnego punktu widzenia falownik to pewna część przemiennika częstotliwości, a mówiąc precyzyjniej, człon wyjściowy przemiennika częstotliwości. Falownik z definicji to przekształtnik energoelektroniczny, który konwertuje prąd stały na prąd zmienny. Totalne przeciwieństwo typowego prostownika. Zatem poprawna nazwa tego urządzenia to przemiennik częstotliwości. W literaturze anglojęzycznej spotkacie się najczęściej z takimi określeniami jak Variable Frequency Drive VFD, Variable Speed Drive VSD lub po prostu Frequency Drive. Do czego zatem służy przemiennik częstotliwości i jak brzmi jego definicja? Przemiennik częstotliwości jest układem elektronicznym, który pozwala na płynną regulację prędkości trójfazowych silników prądu przemiennego przez zmianę częstotliwości napięcia zasilania. Nowoczesne przemienniki częstotliwości pozwalają na kontrolę prędkości zarówno silników asynchronicznych, jak i synchronicznych. Główną funkcję, jaką pełnią przemienniki częstotliwości, to oczywiście kontrola prędkości silnika elektrycznego. Warto tutaj dodać, iż najczęściej używamy przemienników, by schodzić z prędkością w dół w odniesieniu do prędkości znamionowej silnika. Gdy rozpatrujemy silnik o rozruchu bezpośrednim, pracuje on na stałej prędkości, którą odczytać możemy z tabliczki znamionowej silnika. Za pomocą przemiennika częstotliwości możemy kontrolować prędkość takiego silnika praktycznie w całym zakresie prędkości znamionowych, a nawet ponadznamionowych, zachowując jednocześnie odpowiednią wartość momentu obrotowego wytwarzanego na wale silnika. Jest to kluczowe, gdyż kontrolując prędkość silnika, chcielibyśmy, by jego moment, czyli siła wytwarzana na wale silnika, była ciągle na wysokim poziomie, często znamionowym. No dobrze, wiemy już, jak powinniśmy nazywać te urządzenia i jakie jest ich główne zastosowanie. Jak natomiast wygląda ich historia? Historia przemienników skorelowana jest z historią rozwoju półprzewodników. Pierwsze pomysły miały miejsce w latach 60. tuż po wynalezieniu tyrystora. W latach 70., gdy powstały pierwsze tranzystory, równolegle prowadzono pracę nad sterowaniem wektorem pola. Pierwsze poważne konstrukcje przemienników częstotliwości zostały skomercjalizowane na początku lat 80. ubiegłego wieku. Zobaczcie, jak to wyglądało na bazie historii Mitsubishi Electric. Pierwsze przemienniki zostały wyprodukowane i wypuszczone na rynek w 81. roku. Była to pierwsza generacja napędów ogólnego przeznaczenia, seria FRE. Następnie w roku 87 wypuszczono serię Z100 oraz Z200, pierwsze w pełni cyfrowe przemienniki z możliwością komunikacji z nadrzędnym kontrolerem. W 91 roku stworzono pierwsze ultrakompaktowe przemienniki Z024. Jest to początek sprzedaży i docierania do klientów komercyjnych. W roku 92 zaprojektowano i wyprodukowano serię A200, która jako pierwsza na świecie wykorzystywała inteligentne moduły mocy IPM. W roku 97 rozpoczęto sprzedaż serii 500. Zaimplementowano na dużą skalę sterowanie wektorowe oraz użyto modulacji soft PWM. W 2004 roku stworzono serię o numerze 700. Wprowadzono innowacyjne funkcje diagnostyczne oraz prawdziwe sterowanie wektorem pola bez udziału sygnału zwrotnego. Jednocześnie wdrożono koncepcję projektowania, gdzie średni czas życia produktu wynosi 10 lat. Rok 2013 to premiera serii 800, gdzie rozpoczęto sprzedaż dwóch flagowych obecnie serii przemienników A800 oraz F800. W 2019 roku swoją premierę miała seria E800, innowacyjna seria przemienników gotowych do pracy wedle założeń fabryki 4.0 oraz IoT. Widzimy, że koncern Mitsubishi Electric produkuje i zaopatrza świat w przemienniki częstotliwości od 1981 roku. Do roku 2022 Mitsubishi Electric wyprodukował ponad 25 milionów sztuk przemienników łącznie. Obecnie przemienniki częstotliwości są bardzo popularnymi urządzeniami, które w zasadzie używamy w większości aplikacji przemysłowych i komercyjnych. Od napędu pompy, wentylatora, mieszalnika czy transportera, po napęd bramy garażowej, sprzętu fitness czy lodówki lub pralki. Ich aplikacyjność
jest bardzo szeroka i chętnie używamy ich szczególnie w przemyśle, gdyż poza samą kontrolą prędkości silnika elektrycznego, przemienniki dają nam znacznie więcej benefitów, o których opowiem w kolejnym odcinku. 300 sekund już prawie za nami. Dziękuję za dzisiejszą uwagę, niech moc będzie z Wami i do zobaczenia wkrótce.